Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 145 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 94, wersety od 1 do 11. Boże Mścicielu, Panie. Boże mścicielu, ukaż się! Powstań, Ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę. Jak długo występni o Panie, jak długo będą się chełpić występni, będą pleść i gadać bezczelnie i przechwalać się będą wszyscy złoczyńcy. Lud Twój o Panie depczą i uciskają Twoje dziedzictwo, mordują wdowę i przychodnia i zabijają sieroty a mówią, pan nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Pojmijcie, głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejecie bezrozumni. Czyż nie ma usłyszeć ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć ten, co utworzył oko, czy nie ma karać ten, co strofuje ludy, ten, który ludzi naucza mądrości? Pan zna ludzkie zamysły, wie, że są one marnością. Rozdziały od 17. do XXII Księgi Królewskiej opisują dramatyczne wydarzenia, które prowadzą do upadku Królestwa Izraela z powodu ich niewierności Bogu. Równocześnie w Judzie widzimy wierne i reformacyjne panowanie Ezechiasza, jego zmagania z Asyrią oraz interwencję Boga w odpowiedzi na jego modlitwy. W dwunastym roku panowania Achaza, króla judzkiego, Ozeasz syn Eli, został królem izraelskim w Samarii na dziewięć lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, jednakże nie tak jak królowie Izraela, którzy żyli przed nim. Przeciwko niemu wyruszył Salmanassar, król asyryjski, a Ozeasz poddał się mu i płacił mu daninę. Lecz król asyryjski wykrył spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wysłał posłów do króla egipskiego, So, i nie przysłał daniny królowi asyryjskiemu jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pochwycił go i zamknął w więzieniu. Król asyryjski najechał cały kraj, dotarł do Samarii i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii. Osiedlił ich w halach nad Chabor, rzeką Gozanu i w miastach Medii. Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne na przekór Panu Bogu Swemu. Zbudowali sobie Wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach, od Wieży Strażniczej aż do Miasta Warownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne tamże na wszystkich Wyżynach, podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Popełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana. I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: Nie będziecie tego czynili. Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: Zawróćcie z Waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie moich przykazań i postanowień moich, według całego prawa, które nadałem Waszym przodkom i które przekazałem Wam przez sługi moje proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzyli panu, Bogu swojemu. Odrzucili przykazania jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz prawa, które im nadał. Szli za nicością i stali się niczym, naśladując ludy wokół siebie, co do których przykazał im pan, aby nie postępowali tak jak one. Odrzucili wszystkie polecenia pana, Boga swego. I ulali sobie posągi, dwa cielce, zrobili sobie aszerę i oddawali pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służyli Baalowi. Przeprowadzali swoich synów i córki przez ogień, uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu tego, co jest złe w oczach Pana, drażniąc go. Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go sprzed swego oblicza. Pozostało tylko samo pokolenie Judy. Również Juda nie przestrzegał poleceń Pana, Boga swego i naśladował obyczaje, które Izrael wprowadził. Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucił je przed swego oblicza. Albowiem oderwał Izraela od domu Dawida, a Izrael obrał sobie za króla Jeroboama, syna Nebata. Jeroboam zaś oderwał Izraela od Pana i doprowadził Go do Wielkiego grzechu. Izraelici naśladowali wszystkie grzechy, które Jeroboam popełnił, nie odstąpili od nich. Aż wreszcie Pan odrzucił Izraela sprzed swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje proroków. I przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego. Król Asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Hamad i z Sefarwaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli oni więc w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miastach. W początkach swego pobytu nie oddawali oni tam czci Panu, zatem Pan nasyłał na nich lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia. Doniesiono więc królowi Asyryjskiemu. Ludy, które uprowadziłeś na wygnanie i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają obrzędu Boga tego kraju. I nasłał na nich lwy, które ich zabijają, ponieważ nie znają oni obrzędu Boga kraju. Wtedy król asyryjski nakazał. Sprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziłem na wygnanie. Niech idzie i zamieszka tam, i naucza ich obrzędu Boga tego kraju. Wtedy jeden z kapłanów, których uprowadzono na wygnanie z Samarii, poszedł i zamieszkał w Betel i pouczał ich, jak mają oddawać cześć Panu. Każdy naród tworzył sobie własnych bogów i stawiał ich w świątyniach wyżynnych, które zbudowali Samarytanie. Każdy naród w tych miastach, w których mieszkał. Mianowicie, ludzie z Babilonu ulepili Sukkot-Benota, ludzie z Kuta ulepili Nergala. Ludzie z Hamat ulepili Ashima, a Wici ulepili Nipchaza i Tartaka. Sefarwajici zaś palili swoje dzieci w ogniu na cześć Adrameleka i Anammeleka, bogów Sefarwajim. Czcili również Pana, lecz z pomiędzy swoich ustanowili sobie kapłanów na wyżynach, którzy sprawowali dla nich obrzędy w świątyniach wyżynnych czcili Pana i zarazem służyli swoim bożkom według zwyczajów ludów z których uprowadzono ich na wygnanie. Do dnia dzisiejszego postępują według starych zwyczajów. Nie czczą Pana i nie postępują według jego postanowień i nakazów, według prawa i polecenia, jakie Pan dał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. Pan zawarł z nimi przymierze i przykazał im: Nie będziecie czcili cudzych bogów, i nie będziecie oddawali im pokłonu, nie będziecie im służyli, i nie będziecie im składali ofiar. Jedynie pana, który wyprowadził was z kraju Egiptu ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, jego czcić będziecie, jemu będziecie oddawać pokłon, i jemu składać ofiary. Postanowień i nakazów, prawa i poleceń, które wam napisał, będziecie przestrzegać i wypełniać je zawsze. Cudzych zaś bogów czcić nie będziecie. Nie zapominajcie o przymierzu, które z wami zawarłem, i nie czcijcie cudzych bogów. Czcijcie jedynie Pana, Boga Waszego, a on wyzwoli Was z mocy wszystkich Waszych nieprzyjaciół. Lecz oni nie słuchali, tylko postępowali według swoich starych zwyczajów. Ludy owe czciły więc Pana i zarazem służyły swoim Bożkom. Również ich dzieci oraz dzieci ich dzieci postępują tak, jak czynili ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla Izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abija i była córką Zachariasza. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana, zupełnie jak jego przodek Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i rozbił węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nechusztan. W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które pan zlecił Mojżeszowi. To też pan był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. To on pokonał Filistynów aż do gazy i jej okolic. Od wieży strażniczej aż do miasta Warownego. W czwartym roku panowania króla Ezechiasza a siódmym roku panowania Ozeasza syna Eli, króla izraelskiego, Salmanassar, król asyryjski, wyruszył przeciw Samarii i oblegał ją. Zdobyto ją po upływie trzech lat. W szóstym roku panowania Ezechiasza a dziewiątym roku panowania Ozeasza, króla izraelskiego, została zdobyta Samaria. Król Asyryjski uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii i osiedlił ich w halach nad Chabor rzeką Gozanu i w miastach Medii. Dlatego, że nie słuchali głosu Pana, Boga swego i przekroczyli Jego przymierze, wszystko co przykazał Mojżesz, sługa pański. Nie słuchali tego ani nie wypełniali. W czternastym roku panowania króla Ezechiasza, Sennacherb, król asyryjski, najechał wszystkie warowne miasta judzkie i zdobył je. Wtedy Ezechiasz, król judzki, wysłał poselstwo do króla asyryjskiego, do Lakisz, ze słowami Zbłądziłem, odstąp ode mnie. Cokolwiek jako karę na mnie nałożysz, zniosę to. Król asyryjski zażądał od Ezechiasza, króla Judy, trzystu talentów srebra i trzydziestu talentów złota. I Ezechiasz oddał wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w świątyni pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego. W tym samym czasie Ezechiasz kazał zerwać obicia drzwi i futryn świątyni pańskiej, które król judzki Ozjasz kazał obić metalem i dał je królowi asyryjskiemu. Zlakisz, król asyryjski, posłał naczelnego dowódcę przełożonego dworzan i Rapsaka z licznym wojskiem do Jerozolimy przeciw królowi Ezechiaszowi. Wyruszyli i przyszli do Jerozolimy. Zatrzymali się przy kanale wyższej sadzawki na drodze pola Folusznika i polecili zawołać króla. Wyszli do nich zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasza oraz pisarz Szebna i pełnomocnik Joach, syn Asafa. Wtedy Rapsak odezwał się do nich. Powiedzcie proszę Ezechjaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski. Cóż to za ufność, na której się opierasz? Myślisz może, iż próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? W kim pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś? Oto ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją. Taki jest faraon, król egipski dla wszystkich, którzy na nim polegają. Jeśli mi powiecie, w Panu, Bogu naszym pokładamy ufność, to czyż on nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz, nakazując Judzie i Jerozolimie, przed tym tylko ołtarzem w Jerozolimie będziecie pokłon oddawać Bogu. Teraz więc, proszę, zrób zakład z Panem moim, królem asyryjskim. Dam ci dwa tysiące koni, jeżeli zdołasz wystawić do nich jeźdźców. Jakę zmusisz do odwrotu namiestnika, jednego z najmniejszych sług Pana mego? Ty przecież zaufałeś Egiptowi ze względu na rydwany i jazdę. Teraz czy to ja wbrew woli pańskiej wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je spustoszyć? Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciw temu krajowi i spustosz go. Eliakim, syn Hilkiasza oraz Szebna i Joach powiedzieli do Rapsaka – Mów, prosimy, do sług Twoich po aramejsku, gdyż rozumiemy ten język. Nie mów do nas po hebrajsku wobec słuchającego ludu, który jest na murach. Lecz Rabsak im odrzekł: Czy do Pana Twego i do Ciebie posłał mnie Pan mój, abym mówił te słowa? Czy nie do ludzi, którzy siedzą na murach, skazani na jedzenie swego kału i picie swego moczu razem z Wami? Stał więc Rabsak i wołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowami. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, ponieważ nie potrafi was ocalić z mojej ręki i niech was Ezechiasz nie ożywia nadzieją w Panu zapewniając: Pan wybawi nas na pewno i to miasto nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i mnie się poddajcie. A będziecie jedli owoce, każdy ze swej winorośli i ze swego figowca, i będziecie pili wodę, każdy ze swej cysterny, aż przyjdę zabrać was do kraju, który jest podobny do waszego, kraju zboża i moszczu, kraju chleba i winnic, kraju oliwy i miodu, abyście żyli, a nie umarli. Nie słuchajcie Ezechiasza, ponieważ oszukuje was, mówiąc, wybawi nas Pan. Czy naprawdę bogowie narodów wybawili każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamat i Arpadu? Gdzie bogowie Sefarwaim, Heny i Iwwy? Gdzie są bogowie Samarii? A czy wybawili Samarię z mojej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mojej ręki, żeby pan miał wybawić z mojej ręki Jerozolimę? Lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, bo taki był rozkaz królewski. Nie odpowiadajcie mu. W rozdartych więc szatach przyszli do Ezechiasza, zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasza oraz pisarz Szebna i syn Asafa, pełnomocnik Joach i oznajmili mu wypowiedź Rapsaka. Gdy to usłyszał król Ezechiasz, rozdarł swe szaty, okrył się worem i udał się do świątyni pańskiej. Potem posłał Eliakima, zarządcę pałacu, oraz Szebne, pisarza i starszych kapłanów obleczonych w wory, do proroka Izajasza, syna Amosa, by mu powiedzieli Tak mówi Ezechiasz. Ten dzień jest utrapienia i kary, i hańby Albowiem dojrzały dzieci do swoich narodzin, a nie ma siły do ich porodzenia Może Pan, Bóg Twój, raczy usłyszeć wszystkie słowa Rapsaka, którego przysłał król asyryjski, jego Pan, aby znieważał Boga żywego i ukaże Go za słowa, które usłyszał Pan Bóg twój. Przeto wznieś modlitwę za resztę, która jeszcze pozostaje. Przyszli więc słudzy króla Ezechiasza do Izajasza. Izajasz zaś rzekł do nich: Tak powiecie waszemu Panu. Tak mówi Pan: Nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi pachołcy króla asyryjskiego mi bluźnili. Oto ja wywołam w nim takie usposobienie, że na wiadomość, którą usłyszy, wróci do swego kraju i sprawie, że w swoim kraju padnie od miecza. Rabsak wrócił i zastał króla asyryjskiego zdobywającego Libnę. Posłyszał bowiem, że król ustąpił spod Lakisz. Gdy król otrzymał wieść o królu Kusz imieniem Tirhaka, głoszącą Oto wyruszył na wojnę przeciw tobie, powtórnie wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając tak powiecie Ezechiaszowi królowi Judzkiemu. Niech Twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi Cię zapewnieniem, nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto Ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a Ty miałbyś ocaleć? Czy bogowie narodów, które moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan, Haran, Resef i Edanitów, którzy byli w Telassar? Gdzie jest król Hamat i król Arpadu i król miasta Sefarwaim, Heny i Iwy? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił Ezechiasz modły przed obliczem pańskim mówiąc: Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, Twoje oczy i popatrz. Posłuchaj słów Sennacheryba, które przesłał, by znieważyć Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty, Panie, sam jesteś Bogiem. Wówczas Izajasz syn Amosa posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wysłuchałem tego, o co się modliłeś do mnie w sprawie Sennaheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi tobą, Szydzi z Ciebie dziewica, córa Syjonu. Za Tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Komu ubliżyłeś i komu zbluźniłeś? Przeciw komu głos podniosłeś i w górę wzbiłeś oczy? Przeciw świętemu Izraela. Przez Twych posłańców urągałeś Panu. Mówiłeś, z mnóstwem mych rydwanów wyszedłem na szczyty górskie, na najdalsze grzbiety Libanu. Wyciąłem jego cedry najwyższe i najpiękniejsze jego cyprysy. Wtargnąłem w jego ostatnie ustronie, w jego bujną gęstwinę leśną. Drążyłem studnie i piłem obce wody. Stopami nóg moich wysuszyłem wszystkie rzeki Egiptu. Czy nie słyszałeś? Z dawna to przygotowałem. Co ułożyłem od prastarych czasów, to teraz w czyn wprowadzam. Miałeś obrócić w stosy gruzów obwarowane miasta. Mieszkańcy ich bezsilni przelękli się i okryli wstydem. Stali się jak rośliny na polu, jak młoda trawa zielona, jak zielsko na dachach spalone podmuchem wiatru wschodniego. Lecz ja wiem, kiedy wstajesz i kiedy spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy powracasz, i jak Cię ponosi złość przeciw mnie. Ponieważ złość Cię ponosi przeciw mnie i Twa zuchwałość doszła do moich uszu, Przeto ci w nozdrza założę moje kółka i moje wędzidło na wargi, by zmusić cię do odwrotu drogą, którą przybyłeś. To niech ci za znak posłuży. W tym roku żywcie się ziarnem pozostawionym po żniwach, na przyszły rok następnym, tym, co samo obrodzi, ale na trzeci rok siejcie i zbierajcie, zakładajcie winnice i jedzcie ich owoce. Reszta ocalałych z domu Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i w górze wyda owoce. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały. Nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą, tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, wyrocznia Pana. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Tejże nocy wyszedł anioł pański i wybił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstawali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni swego boga Nisroka, synowie jego Adramelek i Sareser zabili go mieczem, sami zaś zbiegli do kraju Ararat. Syn zaś jego, Asarhaddon, został w jego miejsce królem. W owych dniach Ezechiarz śmiertelnie zachorował. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: Tak mówi Pan, rozporządź domem swoim, bo umrzesz, nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, mówiąc: Ach Panie, pamiętaj o tym proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i ze szczerym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz rzewnie. Izajasz jeszcze nie wyszedł ze środkowego dziedzińca, kiedy Pan skierował do niego słowo. Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu. Tak mówi Pan Bóg Dawida, twego praojca, słyszałem twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto uzdrowię cię. Trzeciego dnia pójdziesz do świątyni pańskiej i dodam do dni Twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego. I roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na mnie i ze względu na mego sługę Dawida. Wtedy Izajasz powiedział. Weźcie placek figowy. Gdy wzięli i położyli na wrzut, Ezechiarz wyzdrowiał. Ezechiasz rzekł do Izajasza. Jaki będzie znak tego, że Pan mnie uzdrowi, tak iż trzeciego dnia pójdę do świątyni pańskiej? Odpowiedział Izajasz. Oto ci będzie dany ten znak od pana, że spełni on to, co przyrzekł. Czy cień ma się posunąć o dziesięć stopni, czy też ma się cofnąć o dziesięć stopni? Ezechiasz rzekł: To łatwe dla cienia postąpić o dziesięć stopni. Nie, niech cień się cofnie o dziesięć stopni. Wtedy prorok Izajasz wołał do pana, a ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza, po których opadał równocześnie ze słońcem o dziesięć stopni. W owym czasie Merodak Baladan, syn Baladana, król babiloński, wysłał przez posłów listy i dar do Ezechiasza, bo dowiedział się, że ten był chory i wyzdrowiał. Ezechiasz był im rad i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i drogocenny olej, zbrojownie i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym państwie. Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zapytał go: Co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odrzekł: Z dalekiego kraju przybyli z Babilonu. Znowu zapytał: Co widzieli w twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz: Widzieli wszystko, co jest w moim pałacu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: Posłuchaj słowa pańskiego. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w Twoim pałacu i co nagromadzili Twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan. A synowie Twoi, którzy będą pochodzić od Ciebie, którym dasze życie, zostaną zabrani i będą dworzanami w pałacu króla Babilońskiego. Ezechiasz zaś rzekł do Izajasza. Pomyślne jest słowo Pańskie, które wygłosiłeś. Myślał bowiem, czemu nie? Będzie pokój i bezpieczeństwo przynajmniej za mojego życia. A czyż pozostałe dzieje Ezechiasza, cała jego dzielność i to, jak zbudował sadzawkę i wodociąg oraz sprowadził wodę do miasta, nie są opisane w księdze kronik królów Judy? I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami, a syn jego Manasses został w jego miejsce królem. Dzieje apostolskie, rozdział 27 od wersetu 39 do rozdziału 28 wersetu 10, opisują rozbicie się statku, którym podróżował święty Paweł oraz wydarzenia na wyspie Malta. Gdy dzień nastał, nie rozpoznawali lądu, widzieli jednak jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeśli by się dało, doprowadzić okręt. Poodcinali kotwice i zostawili je w morzu. Równocześnie rozluźnili wiązania sterowe, nastawili pod wiatr przedni żagiel i zmierzali ku brzegowi. Wpadli jednak na mieliznę i osadzili na niej okręt. Dziób okrętu zarył się i pozostał nieruchomy, a rufa zaczęła się rozpadać pod naporem fal. Żołnierze postanowili pozabijać więźniów, aby któryś nie uciekł po dopłynięciu do brzegu. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. Rozkazał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg. Pozostali zaś dopłynęli jedni na deskach, a drudzy na resztkach okrętu. W ten sposób wszyscy cało znaleźli się na lądzie. Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Kiedy Paweł nazbierał wielką naręcz chrustu i dołożył do ognia, żmija, która wypełzła na skutek gorąca, uczepiła się jego ręki. Gdy tubylcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego. Ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć. On jednak strząsnął gada w ogień i nic nie ucierpiał. Tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, Zmieniwszy zdanie, mówili, że jest Bogiem. W sąsiedztwie tego miejsca znajdowały się posiadłości namiestnika wyspy, imieniem Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez trzy dni gościł. Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego i, pomodliwszy się, położył na niego ręce i uzdrowił go. Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani. Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdy odjeżdżaliśmy, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.